Go, go, na Zefano! Lecimy na planetę. Go! Tak jest. Dawaj mi tu na Chris, Zefano. Myślałeś kiedyś o zmianie wystroju? Po co? Modliszki? Przydałoby się trochę sztuki na ścianach, coś świeżego. Interesujesz się sztuką? Zawsze ją lubiłam. Kiedy byłam młodsza, oglądałam wszystkie eksponaty, na jakie trafiłam w archiwach Jedi. Powiadasz? Je też krytykowałaś? Podziwiałam je. Gdy zostałam poszukiwaczką, zobaczyłam kilka osobiście. W galaktyce jest tyle różnych kultur i każda z nich ma własne dzieła sztuki. Siadaj, siadaj, siadaj. Aż zapierały dech. No, sztuka ma to do siebie, że zapiera dech w piersiach. Mogę już usiąść. Siadaj, młody, pora na lądowanie. Nie no. Szykuje się niezła burza. To niezbyt dobry moment na lądowanie. Tak, to dziwne. Wiatr zakłóca naszą komunikację. Hej, Cordova wspominał o spokoju wokół cyklonu. Widzę osadę w samym środku. To musimy tam lecieć. Przyjąłem. Małe turbulencje cię nie zabiją, młody. Tylko taki chyba, solidniejszy. Się nasili. Przekaż temu blaszakowi, że nikt go nie prosił o opinię. Jestem pewna, że masz wszystko pod kontrolą. No pewnie, że mam, tylko troszeczkę rzuca. Troszeczkę namiota! Czy ja jestem na tym statku, kapitan? Troszeczkę miota. Dobra, trzymać się, trzymać, trzymać! No, troszeczkę. O Jezu, chyba się miki napadły. Nie? Wszystko jest okej? Okay? Luz. To nie było gładkie lądowanko. Idealne lądowanie. Gryzy rządzi, kotko. A, tylko że cały czas mamy zakłócenia łączności. Czemu i fotel tak potrzebuję zbruje? Chwili, żeby to naprawić. Aż i fotelem telepię ze stresu. A ja poszukam śladów Cordovy. Dobrze. Odezwę się, gdy rozwiążę problem. Dobrze. Ja szukam. Ja szukam, a ty się odzywasz. W swoim czasie. Kal, tutaj. No dobra. Dobrze ci poszło na Bogano. Dziękuję. Im więcej informacji o Cordovie i Zefo, tym łatwiej powstrzymamy Imperium. Powiadasz? Słyszałem o starożytnych kulturach, ale niewiele. Wiem tylko, że Cordova miał obsesję na punkcie Zefu. Wierzył, że ich nauki są bardzo ważne. Mnie też fascynowały tajemnice naszej niezwykłej galaktyki. I co z tym zrobiłaś? Już lepiej ruszaj. To ciekawe miejsce. Tak, już lepiej ruszaj, bo się nie chcesz opowiadać wszystkiego. Chcesz zatrzymać wszystko dla siebie. Ja wiem. Ja wszystko wiem. Dobra robota. Udało się. Udało. Jesteś cała? Co się gapisz? Z kim rozmawiasz? Z swoją kochaną. Z moim statkiem. Modliszką. Dobra nazwa, nie? Budzi strach. Co ty tam wiesz? Pewnie nigdy nie pilotowałeś. Może cię kiedyś nauczę, jak załatwisz te swoje sprawy. A umiesz Jedi. Tak? Mam ci nawet zniżkę. Umiesz tak? Takie piruety? Nie umiesz, tak? No widzisz? Jeszcze wiele musisz się nauczyć. Co tam jest? Czy streamerka z pojasnej, czy ciemnej no stronie mocy? No, żeby się dowiedzieć, musisz oglądać, się sam przekonasz, po której stronie mocy jestem. Nie otwierają się. Tam wrócimy, bo tam są skarby. No tu na pewno dużo do odkrycia będzie. Uff, już chciałam skakać. Szarpią rękę, siostrzynkę. Uważaj, BD. Stało, to tylko szczurek, nic się nie stało. To ten szczurek z Twitchka, wiecie który? Ten taki trolek. Dzięki, BD-1. Właśnie tak wygląda. Skonowanko. Kal, słyszysz mnie? Trochę. Imperium, znaleźli Zefo. Gdyby śledzili modliszkę, to już by się na nas rzucili. Może szukają grobowców? O, oby nie.
Właśnie uruchomiłam łączność. Spróbuję się jakoś podpiąć do ich komunikacji. Tak, zrób. Co znalazłeś? Pałkę szturmowca zwiadowcy. Dobra. Ani drgną. Jak to? A. Aha. Dobra, bo ja widzę, że ja już lecę na pamięć trochę. A te drogi są jeszcze niedostępne dla mnie. Au! Pomocy! Z tym! Fikasz? Nie wierzę. Teraz! Co to się wydarzyło? Ale lipa. Głupie szczury. Niestety. Lecimy dalej. Tutaj będziemy mieli trochę do podkrywania. Zobaczmy tak. Ścieżka lewo-prawo. Mogę iść na prawo. Teoretycznie mogłabym iść też na lewo, czym jej nie pokazuje. A tej czym nie pokazuje ścieżki? Ta mnie właśnie zainteresowała. Skrzynka. Dotrzeć. Popatrzmy. Dziecko płacze. Matka używała tej tkaniny, by ogrzać dziecko. Przed czymś uciekali. Przed zagładą pewnie. A ciemno. Warto tu było przyjść. Gotowy na tym? Mam wrażenie, że tu mnie nie było. Proszę. Co? Czwartego styma znalazłam? O kurde. Dobrze mi idzie. Szczerze mówiąc, dużo lepiej, jeżeli chodzi o stymy, niż przy pierwszym podejściu. Nice. Fajnie. Potrzebny mi stym. Dziękuję. Fajnie, miałam szczelu jeden, ale już mam trzy. Czyli łącznie cztery. O to chodzi. O to chodzi. I dobry. Byłaś tak grać pierwszym razem. Ale wtedy nie miałam czterech stymów, tylko trzy. Bo nie wzięłam tego z baganu. Bogano. Wiesz? Chciałam, bo mam o jeden mniej. Teoretycznie tu pode mną jest przejście. A ja tak obchodzę naokoło, nie wiadomo po co i na co. No dobra, to pójdę tędy. Zrujnowany hangar. Zobaczmy, co tu znajdziemy w środeczku. Pokaż to, co masz w środku. Nic. O, tam skrzynka jest. Dawaj. Otwieraj to. Co tam jest? Skarby. Co to BD-1? No, materiał na poczo. Dobra, dawaj. Idziemy na ministranta. Jesteś gotowi na ministranta? Ja na ministranta chcę. Idę na ministranta. Nie. Poncho na ministranta i zmienię jeszcze BD, żeby nam się wpasował kolorystycznie w strój. Tak właśnie. Dobra, super. Na ministranta to lubię. Lul? Coś tu wylulował? No dawaj, dawaj. Że skład tu jest jakiś pewnie. No w końcu. Za mało wierzyliście, czatek. Dlatego dopiero teraz. Otwieraj. Nie otwierają się. Mhm. Tam idziemy. Teraz tamte są otwarte. Tu będą wrota. Które powinni teraz otworzyć w zasadzie. Zamknięte. No co, oni są poważni?
Dobra, czekajcie, czyli co tam mam iść naokoło? Dobra. Tu się jakoś nie wspinało przypadkiem? No. Tam górą mam przejść? Nie pamiętam. Może po tym się da wspinać. Tak jest dostępne, jak jest zamknięte. Użyj mocy. Tak nie dam rady. Spróbuję na tamte użyć mocy, ale nie mam jeszcze takiej mocy, co popycha. Tylko mam taką, co spowalnia na razie. Dziwne, że to się świeci na zielono, a jest niedostępne. Nie kłam tego. Dobra, gdzieś muszę się wspiąć jakąś inną trasą na pewno. Dobra, popatrzmy. To było zamknięte. Poszłam tędy dookoła. Tędy do góry, tędy się przedarłam. Tu trzeba iść tym murkiem chyba. Ostatni raz podejdę do tych drzwi. Dobra, idę zamknięte na dobre. Za to było z przejście. Wlazłam tu, gdzie nie powinnam włazić. Tamtędy idę. Znaczy tutaj próbowałam obejść dookoła, bo mi się wydaje, że tutaj było też przejście, tak, że się kręciło dookoła, ale tu nie ma przejścia, to trzeba iść górą chyba. Muszę iść dookoła. Od prawej strony idę. Tu, 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 tu. Pewnie tu murem trzeba, tak jak teraz szłam, i potem spaść tam za murem. Tak to widzę. Tędy pójdziemy. Tymi skałkami. Poćwiczymy trochę. Wyjdzie nam na plus. Tu na prawo byliśmy. Idziemy wprost. I teraz tędy pewnie będzie trzeba zaskoczyć. Tędy. No właśnie. No właśnie, o tym mówiłam. Właśnie tego mi brakowało. Jak pan mi zabierał? Nie wychylać się! Nie ociągać się! Łatwo. Skanowanko. To jest napisane. Sprawdzę to. Ostrzeżenie. Wstęp zbroniony, kod imperialny 94364, zakaz handlu. Ciekawe czego? Ciekawe czym nie można handlować. Tutaj jest jeszcze skrytka. Tutaj. Zaraz. Ciacz. Poziom trudności wielki mistrz Jedi. Wracaj tu. Co to BD-1? Wiesz się. Wielki mistrz Jedi. Najwyższy poziom trudności. Dla tych, co nie wierzą. Pamiętacie, że wszystko dzieje się live, więc... To na ludzkich oczach się wszystko dzieje. Na ludzkich oczach. Porzucona wioska. Czekam. Czemu miałbym cię osłaniać? A czemu nie? Ktoś powinien przeżyć, więc dlaczego nie ja? Trzy pieczenie na jednym ogniu. Spuszowani. Dzięki BD-1. Dzięki BD-1. Zabierz ją stąd. Odciągnij ich. Ostań! Nie! Tu ich z takim sporo będą strzelać.
czuj, bo strzelam. Niech ci będzie. Który to powiedział? Który to powiedział, he? Który to? Co to w lewo jest? Tu w lewo sobie najpierw pójdę. O, będziemy odkrywać. Same kłamstwa. Nakaz eksmisji. Imperium po prostu chciało tych ziem. Wszyscy cywile mają obowiązek poddać się natychmiastowej eksmisji. Szabrownicy zostaną zabici. Zgodnie z kodem imperialnym zakazującym wszelkiego handlu bez odpowiedniego zezwolenia, ta nieruchomość i wszystko, co na niej się znajduje, została objęta ochroną Imperium Galaktycznego. Generał Markon, szwadron 201. Dziady jedne złodzieje, nie lubimy czegoś takiego. Dobranoc. Dobra. Idę w prawo. Będziemy sobie zwiedzać. O, siema. No siema. Cześć. Siema. Tędy można było przejść jakoś. To trzeba wleźć wyżej. Nie ruszaj się! Potwierdzam, przyjąłem. Nie ruszaj się, potwierdzam, przyjąłem. Aja! Broń się! Pod rączką i po pasie! Tak jest. Po pasie. Tu na górę, na lewo jakoś można. Będę wejdę? Nope. Tu bym chciała wejść. Tylko jeszcze nie wiem, jak mogę wejść, żeby wejść. Tu chciała... O, co to? Co pan ty? Tylko 17 zgodów? Dokąd pan zabierasz? Imperium wyrzuciło mieszkańców z domów. Przerażeni uchodźcy, wysłani do obozów pracy i nie tylko. Coś nam to przypomina? Wysiedlenie. Tu bym jakoś chciała do góry, tylko... Jeszcze nie wiem jak. Gdzieś to się wchodziło do góry. Czasem tędy, po dachach. Przeskoczę tam? Podaj swoją tożsamość. Stój, bo strzelam! Dobra, to tu jest skrzynka, jak masz się zostawić. Aha, ja do skrzynki dam do strzelania, tak? A, no dobrze. Ty, ziomek, tu nie z tego cela masz, ja widzę. That's kill. Dobra, do skrzynki, jak podeszłam do cwania, to wtedy strzela, tak to czeka. Ham. Bezczel. Co tam jest? Materiał na strój strażnik. W sumie wszystko jedno, jaki kolor rękawków. Co to? O. Okej. I tu skrót od razu. Może dodam sobie jakieś umiejętności, akurat mam dwa punkty do rozdania, to coś wybiorę. Teraz tak, mogłabym sobie życie wziąć. Maksymalna moc. To specjalny atak, cięcie z wyskoku. Plany. Większa moc, skala. W sumie jeszcze jeden punkt miałam. Okej. Okay. A tu na lewo. Ulepszone spowolnienie, przytrzymaj RB. Wydłużyć czas trwania. Tak jest! Chcę to. Właśnie tego mi trzeba było w życiu. Właśnie wiedziałam, że to jest to, czego mi trzeba, czat. I tu się drzwi odblokowuje. Skrót. Odblokowany skrót. Cię? Dobra. Skrót odblokowaliśmy sobie. I w lewo idziemy. Nie chcę się jeszcze raz ich bić, więc nie będę medytować. Bo tam przede mną są jeszcze skarby, wiecie? Wysoko. Z to co pamiętam. Nie ma sensu. Ale ten jak najbardziej się udajemy. Teraz tak, tu czy tam? Czy tu? Czy tu? Chyba tu. Chyba widziałem tu gdzieś Chosata. Nawet... Brać go!
Strzelam! Dobra. Zapomniałam o drugim, że zawsze czasami mogą jeszcze drugi gatek wykonać. Co tam jest? Turoboce, trzeboczo. O, coś tam było. Rękojeść miecza, ale to dopiero później. Te rękojeści będą. Tu na lewo mam jeszcze przede mną skarby. I... Jedi! Hop. Na lewo. Tak jest. Medytowanko. A co tam jest dziurce? Ta dziurka mnie zainteresowała. Czy wrogowie mogą mieć więcej rozumu niż strzelać do siebie? Znaczy oni do siebie nie strzelali, ja odbiłam ich strzały. Po prostu jestem taka dobra. Spokojnie, będą trudniejsi. Poza tym najgorzej jest zawsze, gdy strzelają od pleców. Patrzmy na mapę. Mogę iść w lewo i w prawo. W lewo czy w prawo? W prawo. Idę najpierw w prawo. Okej. Okay. Jest tak ciemno. Boże, jakie lagi. Ale nie wiem, czy dlatego ja nie wiem, czy ja nie mam przypadkiem wyłączonego tego. Premiera. Może tak być. A już trochę lepiej z fokusem? Po opuszczeniu Bogano dowiedziałem się o Zefo więcej niż mogłem się spodziewać. Doceniam. Tu jest droga niedostępna, trzeba przewrócić. Dobra, trzeba się wrócić. Tu mam jeszcze tę ścieżkę. Bo to jest jakaś moc. Zobaczcie, jaka to jest moc. Tutaj trzeba mieć takie możliwości, że to chyba hakować jakoś czy coś. Nie otwierają się. Od drugiej strony zamknięte. To jest gdzieś właśnie tak. Po tej rurze chcemy przejść. I na drugą stronę w takim razie. Dobrze, ten miecz się świeci, nie? Nic byśmy tu nie zobaczyli. Tędy jakoś chcemy. A ja chyba pamiętam tę ścieżkę. Też mi świta w główce. O, tu skrzyneczka jest na lewo. To jest to, co lubimy. To, co tygryski lubią najbardziej. Skrzyneczki hir. Dobra, skaczemy. A, no dobrze. Co tam jest? Tym razem znaleźliśmy materiał na miecz świetny. Ale to na razie nie możemy użyć, musimy mieć warsztat. To idziemy dalej. Tam zobaczę, co jest, bo mnie kieruje ciekawość. Kieruje ciekawość, jak zwykle. A wiecie, co znaczy bycie ciekawym? Ciekawość to jest pierwszy stopień do piekła. Powiadają. O, nareszcie światłość. Okej. Okay. I do góry. A, wzbiłam się na wyżyny. Czas na walkę! A wiem, co tu jest. Pamiętam to miejsce. Ładnie mi poszło, szczerze mówiąc. A tam jest koza. Dalej. Tam dalej jest kozica, która ma taką szarżę. No dobra. Dobrze idę. Na kozicę. Tylko się głupio nie wydupić teraz. A, za późno, za szybko. Jeszcze niżej to muszę mieć. Nie no, ta gra jest kozak. I tu będzie koza. Kozica. Nie wiem, czy te potwory jeszcze nie wyjdą. To mi wygląda na problem. No, to jest trochę problem. To ludzie mogą mnie zabić, nie? To nie jest! Te kozy wcale nie są takie, wiecie, ezy. Chociaż poszło mi całkiem nieźle, to jest filak.
Kiepski wzrok sprawia, że sprowokowany filakiem ciężko zmienić kierunek biegu, przez co podczas szczerze często wpadają na skały. Kopyta filaków pozwalają im zachowywać stabilność na górskich przełęczach, dzięki czemu zwierzęta te są odporne na uderzenia potężnych wiatrów na Zefo. Filaki to doskonali wspinacze, którzy z łatwością pokonują górskie szlaki. To samotniczy gatunek, a jego młode wcześnie opuszczają matkę, aby znaleźć własne terytorium. Ich najgroźniejszą bronią są okazałe rogi, które rosną przez całe życie i przyrastają w tempie jednego pierścienia rocznie. Huk ścierających się o prymat filaków rozbrzmiewa pośród gór niczym grom. A my idziemy dalej. Bardzo dobrze mi poszło, szczerze mówiąc, tutaj ten frag. A tutaj będzie chyba loot i zjeżdżanie. Dodam nowy cel na holomapie. Trochę ich tu jest, ale wszyscy chyba strzelający. Poczekałabym... A, ten jest tutaj. Jestem... Myślisz, że ktoś się tu przed nami... Namierzyłem go! Robi unik! Zachować spokój, bądźcie czujni! Dobra. Wow, Kasia, jestem pod wrażeniem. Aż BD1 ich zrobił. Kasia, słabo się starasz przechodząc drugi raz. W tej grze twoja postać wciąż jest na poziomie ministranta. No co ja mogę poradzić? Człowiekowi się wydaje, że się uczy, a tu wychodzi, że żyćku jak zwykle. Dobra, na dwa razy to. Nawet. Normalnie jak nie ja! Aż w szoku jestem. Jaką emotkę warto blokować, żeby móc pomóc na całym ciężku? O, myślę, że taką. Te lubię. Albo taką. Do przywitania. Też możesz taką. Odblokować. O co pan chce o Bogu pokładać? O nie. Wycofuję się! Uwaga! A wytrzymałem, już skończyła? Aha. Nie mogę tak cały czas odbijać. A widzicie. To trochę się zdziwiłam, szczerze mówiąc. Myślałam, że mogę. Że mam nieograniczone możliwości w tym temacie. Są jakieś skróty? Chyba tak. Blokowano skrót. A to gdzieś przed chwilą byłam, tak? Mhm. Tak, dobra. Czyli na razie tu ładnie zrobiłam wszystko. Wszystko, co się dało, to zrobiłam. Teraz mogę iść tylko tutaj w prawo. No dobra. Pamiętaj, że może odbijać rakiety mocą. Ciekawe efekty daje. Dobra. To. Tylko nie lód! O nie! Największy wróg, czatek! Tu lepiej nie skakać. Najgorzej. Tu się trzeba przeżegnać, wiecie? To się źle skończy. Wiecie co to... Wiecie co to... Boję się... No i tutaj będzie ripek, coś czuję. Dobrze. Dobra. Stój, bo strzelam. No stoję i co? Pogroził i co? I lina teraz. Przeżegnajmy się przy linie, bo to strach. Okej, okay. Brawo Katarzynko. Jestem aż w szoku. Najlepszą obroną jest atak, pamiętajcie. Przynajmniej w tej grze. Tutaj nic nie znajdę, tak? Patrzę, czy tu nie ma żadnych fantów. Tam coś jest. Tam wlazła. Właśnie
teraz wyglądam trochę jak mój kot. Moja Luna tak zawsze ma. Tam bym weszła. Mamy intruza! Broni się! Ruszać naprzód! Wygląda słabo. Pomocy! Z tym! Przedaj, odzyskuje siły! Fiu, ju! Kasia! Dobra, zerknę. No dobra, zerknę sobie, no. No zerknę. Brawo. Brawo my. O, tu jeszcze coś mam do odkrywania. To można by było mieć taką moc specjalną, ale nie mamy tej mocy jeszcze rozwalania. To dopiero nie, się nauczymy. Nie mogę przesunąć. Nie mogę przesunąć. No, secret. Roy. O, bo chwilę niebezpiecznie, ale jesteśmy z powrotem. Calculated. Byliśmy czujni. Bądź czujny jak pies podwójny. Miriana, zaopiekuj się Sieną. Szczątki miasteczka wioski, który... Szczątki mieszkańca wioski, który zginął, próbując uratować rodzinę przed Imperium. No jest tacy, to straszna rzecz. Kasia, używaj Arda. Jeszcze się nie nauczyłam. Wszystko przede mną. Dobra, co tu mam na lewo? Na lewo droga, na prawo droga. Dobra, tutaj się zregeneruję. Pójdę gdzieś sobie w świat. Odpocznę sobie. Mam jeden punkt umiejętności do rozdania. Mogę zerknąć, co mam w secie do rozdania. Mam 4 stymy, więc całkiem nieźle. Dobranoc. Dobra. I tak, żeby pójść dalej, muszę iść do góry. Mogliby mi to... Zaczekać, pokażcie jak to wygląda. No, przytrzymaj X. No trochę szkoda. Czasami to jest tak, że on chyba nie zabija na raz. Jakoś tak było. I ja przestałam tego stosować, bo to przestał zabijać. Dobra, ja tędy. Mogę tam zaraz pójdę. Nie. Co ty tu robisz? O nie, to jest ten. W końcu dostaniesz. Poradzę sobie. Chyba. Chyba. Dobrze dodał chyba. Ej, tu będą tacy mocniejsi chyba teraz. Tu chyba mocniejsi są, ale mam 4 stymy wylane na nich. Tu jestem. Strzelam do wroga. O, tak musimy, żeby go zabić jeszcze. Pokaż się, Jedi. Ale dajcie. Dobra, idę jeszcze do góry. Musiałam, nie mogłam się powstrzymać. Taka darmowa farma, nie? Która aż się prosiła, żeby ją zdobyć. Mam naładowane stymy, więc... No, przyjdę dookoła jeszcze raz. Nareszcie, wiem, ktoś komu się nie kończy stamina. Thanks God! Tak, ja lubię gry, gdzie mogę bez sobie skakać, bez konsekwencji. Wystarczy, że trafię tylko kilka razy. Sneaky Mickey Bastard! Kurde! Boże, jakie lagi! Jakie straszliwe lagi. Na bank mam włączonego premiera, coś czuję. Że nie wiem, powyłączałam wszystkiego. Tej skrzynki się nie da, nie? Trzeba naprawić. No Billy, no. O, zdobyto nowe nasionko z terrarium. Ciekawe, kiedy urosną. Kącierzak królewski. No i fajnie. Urosną w swoim czasie. Mój komputer do granka. Dobra. Czy to sukienka, czy to bluzka? To komeszka. Nie, no tam nie chcę. Czekaj, tam nie chcę. Na razie. Znaczy, w sumie, no dobra. Tam zajdę na... Ja
To mnie trochę zaskoczyło. Okej. Okej. No spoko. Faktycznie jedną uderzenie pożałowałam. Robiłam unik. Zrobiłam unik ogólnie, ale... Użyj mocy na rakietę, Kasia. A, to ty! Przestań się ciągle bronić! Dobra, lecę. Zdolany na typów. Mam cię! Czekajcie. Skok wiary, piąty. Obserwuję cię. Całkiem nieźle się bronisz. Nie odpuszczę. No, czasami tracę z koncentrację i wtedy mi gorzej wychodzi właśnie takie rzeczy, wychodzą smaczki. Daj mi z tym widzi! Kurde, pierdziele. Już tam. Zdrowy. A będzie Baby Joda? A nie mogę ci tak spoilować. Zepsułabym ci całą zabawę z oglądanka. Typ. Tam do środeczka bym weszła. Szósty skok wiary. Jestem na spokoju. Okej. Spadać! Dobrze. Chciałam spuszować, zraszować tamtego. Znaczy, ciężko mi na tych rakietach używać mocy, bo zawsze są dookoła jeszcze jakieś typy. Albo stwory przybrzydłe. O, maszyneria. Maszyneria? Przeniosą nas po tym, jak zawiesili ten projekt? No właśnie. Powiedzieć. Ciężko powiedzieć. Mam nadzieję, że nie trafimy na kolejne odludzie. Uniki godne gracza Dark Souls. Dziękuję. Zgodnie z wolą Imperatora zajęliśmy planetę Zepho i przesiedliśmy jej mieszkańców. Nie znaleźliśmy żadnych danych ani reliktów o istotnym znaczeniu dla projektu Świder. Elektromagnetyczne wiatry uniemożliwiają korzystanie z większości urządzeń wydobywczych. Cześć, kocie. Coraz więcej żołnierzy pada ofiarą tutejszej fauny. Nie zdołamy zrealizować tu naszego celu. Zalecam zaprzestanie pracy i pozostawienie jednego posterunku, aby powstrzymać szabrowników przed kradzieżą naszej technologii. Kradzież technologii? To co Niemcy lubią najbardziej? Chociaż oni to bardziej się lubowali w kradzieży dzieł sztuki. Tutaj nie było czasami takiego czempiona właśnie. Wróg! Wróg! Jedi trafiony! Chcę tu umierać! Nie dziwię ci się. Też bym nie chciała. Trochę spuszowałam. Mogłaś to różnie skończyć. Wracaj tu! Uuuuś, no pamiętam, fikte. Co to BD-1? Ale skoro gaś tak szybko się rytuje, to może Souls nie jest takim złym pomysłem. Wiesz co, ja grałam w Soulsy. Skończyłam na Apes Watches. W zasadzie trafiłam tam na jakiś ten. Przeszłam już z Apes Watches. Dobra, zobaczmy na mapę. A, trafiłam. Będę musiała potem wrócić tędy. Ciekawe, czy trafię na tę ścieżkę. Tu mam dwie ścieżki w zasadzie. Tu jest jedna. To odblokowanie i tu. A pamiętajcie o tym, dobra? Będziemy wracać. Lecę. Uwaga. Módlmy się, aby ministran doleciał. Dobra, teraz pokój. I tam jest jeszcze sekret. O nie! Tam weszła. Tylko odpuść.
kocie. Tak, kochany kocie, słucham. Ło, ale Spider-Man, długo się zmagałaś? Z Apes Watches? Za pierwszym podejściem, jak nikt mi nie powiedział, że wystarczy użyć błyskawic, to tak. To się poddałam przy pierwszym podejściu. Potem przechodziłam po raz kolejny Dark Soulsy i podałam sobie jako punkt honoru pokonać Apes Watches i ich pokonałam. Więc powiedzmy sobie wprost, Apes Watches to pierwszy prawdziwy boss w Dark Soulsach trójce. Potem jest coraz trudniej. Powiem ci tak, Apes Watches to robisz z palcem w dupie, tylko musisz wiedzieć, że błyskawice, nie? Tu skrzynka. No dobra. No i co tam było? Ja nie powinnam za tym pójść i się na tym spiąć? I wtedy wejdę tam, gdzie bym chciała? Kocie aż wystraszył. Moi sąsiedzi kiedyś zawały do stanu. Myślałam, że zdążę. Dobra, nie zdążę, nie zdążę, nie zdążę, nie zdążę, nie zdążę. Nie, ten się nie wyjdzie. O nie, o nie, o nie, o nie. Cal, Imperium odkryło twoją pozycję. Musisz się zbierać. Dobra, dzięki. No, ja muszę zrobić odpoczynek. W sumie nie planuję tam wracać. Nie sądzimy, że jeszcze grasz Star Warsy. Chcę przejść całkowicie od początku. Dobra, to jest to, co widziałam. Okej, okay, lecę. Proszę, żeby tylko scelować z linki na linkę. Pobalmy! Załatwię go! Trafiłem go! Nie podoba mi się to. A, no to już po mnie. Buta! Magiczna pięta to była. To intruza! Niech ci będzie! Odsuń się! Tu zapłacisz za to! Co ja wiem? Cia, to się robi. A ty dziecku? Masz jakieś ubranko dla Libby? To coś, co może się nam przydać? Dla modliszki. Dobra, malowanie do modliszki. Czekaj, czekaj. Zboczyłam z trasy. Nie, no tędyś pewnie. O nie, teraz pewnie ślizganko. Proszę, żebym tylko wyrobiła na zakręcie. Lecę. Ojej. Nie, 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 nie. Dobra. Dobra, 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 dobra. Teraz. Za pierwszym razem. Coś znalazłem. No, rozumiem. Co wiedzą? Ani słowa o Kordowie. Imperium chyba nie wie, że tutaj był. A więc mamy przewagę. Na razie. Na razie. A tam nie było następnego takiego, co zabija Jedi? Tutaj? Nie, to nie ta mapa. Dobra, do góry. Masz tego więcej? Tędy dziurkami idziemy. Idziemy. Przede mną coś jest. Dobra, lewo, prawo. Zbadaj. Zbadaj. Ciekawe. Jesteśmy na tropie. Jesteśmy na tropie, czat. Tu coś jest.
idziemy tą ścieżką na prawo. Ciemno tutaj strasznie jest. Poświecę wam, czatek. Nie martwcie się, poświecę wam. Aha, takich zdolności nie mamy. Nie mogę tędy przejść. Przed nami burza. Tak potężna, że wyłączyła sprzęt Imperium. Czuję, jak coś mnie przyciąga. Smagane wiatrem. Coś kryjącego się za burzą. Idź za tym. Niech moc wyostrzy twój instynkt. Dobrze. Postaram się. Ale... mój instynkt wzmocni się dopiero w następnym odcinku, także pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i wpadajcie na Twitch TV/Jorgin. Do zobaczenia!